PKP przygotowuje się do budowy tunelu pod torami kolejowymi w ramach węzła Śmiechowo w Wejherowie. Kolej aktualnie kończy dokumentację projektową i wprowadza drobne poprawki w projekcie oraz uzgadnia z miastem na szczeblu roboczym rozwiązania projektowe na styku własności kolejowych i miejskich. Jest to efektem porozumienia z zarządem PKP, jakie prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrand podpisał w lipcu 2017 roku. W myśl porozumienia PKP zobowiązały się m.in. w ramach węzła Śmiechowo do budowy wiaduktu kolejowego oraz przebudowy bezkolizyjnego przejścia dla pieszych na wysokości przystanku osobowego Wejherowo-Śmiechowo. Budowa tunelu pod torami kolejowymi na Śmiechowie będzie skoordynowana z zaplanowaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe modernizacją linii kolejowej Gdynia-Chylonia-Słupsk. Inwestycja kolejowa to duże wyzwanie leżące nie tylko po stronie kolei, ponieważ związane są z nią również inwestycje drogowe, m.in. na drodze krajowej nr 6, która należy do rządu. Włodarze Wejherowa zabiegają o budowę części drogowej w ramach węzła Śmiechowo. Miasto wykonało już część węzła drogowego po północnej stronie drogi krajowej. Przygotowało dokumentację projektową wraz z pozwoleniami na budowę na pozostały zakres inwestycji na drodze krajowej nr 6 oraz zabezpieczyło w swoim wieloletnim bu w budżecie ponad 17 milionów złotych.